sprawa się praktycznie odbyła w ciągu 2 minut, no bo było tak, jak było, że po prostu ja nie jestem stroną. Tak pani sędzia orzekała, to była kwestia parę minut. I że ja nie traciłem na tym, że tak powiem, nie jestem stroną, nie mam tego, no ale ja czułem się w obowiązku, no po prostu prawdy robić, że nie chcę w te klocki grać. No. A tutaj, jak ten facet, oto strażak chyba wyszedł. O. Tam na tej wysokości na prawo. No ja pracowałem jako kierowca strażak. No zostałem zwolniony, sprzeciwiłem się pewnym nieprawidłowościom w tymże zakładzie. I stanąłem po prostu przeciwko, że tak wyrażę, górze. To znaczy, chodziło przede wszystkim o kradzieży, no kradzieży. No, według mnie to była kradzież paliwa. Procedura trwała, ja wiem, 5-6 lat. Używaliśmy samochodów pożarniczych i tak dalej. Zabezpieczenia, niezabezpieczenia, aby tylko wodą ktoś polał na minutę. Ale były przypadki, że kazano pisać 2 godziny. Do dokumentów wpisywano większe zużycie paliwa niż to, które w rzeczywistości miało miejsce. Paliwo zaoszczędzone, mówiąc w cudzysłowie, w ten sposób przelewano następnie do prywatnych baków i prywatnych kanistrów. Według relacji pana Długosza, pracodawca mógł utracić w ten sposób miesięcznie kilkaset litrów paliwa. Wiadomo, że te zyski, że tak powiem, z tych nadwyżek, parę groszy ktoś to kupował, z tych, co po prostu mieli te samochody tego, po parę groszy tam dali i za to kupowali, powiedzmy, wódkę. Rano, jak tak były zakrapiane, to po prostu zęby mieli, no to co tylko pili, jedli, bo po prostu za przeproszeniem śmierdzieć samym alkoholem. Tam jest tak niebezpiecznie, jak nie ma nic, to nie ma, jak są zbiorniki, żeby tam po prostu pijani ludzie pojechali do takich rzeczy, to nie wiem. Pół, mówią, pół kędzierzyna by poszło z dymem jeszcze i dziura by była na ileś 20 km. Zwierzchnik, który prowadził tą całą gospodarkę paliwową, oferował mi 5 litrów benzyny. A ja po prostu odmówiłem. Ja dziękuję. I po prostu zignorowałem to. I tam się już po prostu naraziłem, już było inne podejście do mnie, bo inni brali. Sygnaliści zwykle są poddawani szykanom i ostracyzmowi w swoim miejscu pracy. I wydaje się, że w tej historii było bardzo podobnie. Pan Długosz został wykluczony przez swoich kolegów z grupy. Większość z nich nie chciało z nim utrzymywać kontaktów i nie chciało z nim rozmawiać. Natomiast bezpośredni przełożeni kierowali pana Długosza jako jedynego do najcięższych i najmniej wdzięcznych prac. Przykładowo kazano mu wyczyścić piwnicę, która była zalana ściekami z uszkodzonej kanalizacji, i takie sytuacje, w której powierzano mu najmniej wdzięczne zadania, powtarzały się regularnie. Poszedł do szpitala, że tak powiem. Była stwierdzona depresja, no bo to jak można nie mieć? To po prostu człowiek spać nie umiał. Nie umiał czasami w nocy godzinę pospał i tylko myślał jedno i to samo. Co, jak ja mam iść do tej pracy na tą jedną szychtę czy coś, to po prostu to jest... No nie spałem, mówię tak, jak jest, nie spałem. W pewnym momencie człowiek myśli najlepiej, jakby się to wszystko skończyło, w jakiś sposób. Chciałem najpierw to wyjaśnić polubownie, bo inaczej powiedziałem, że będę musiał iść na prokuraturę z tym wszystkim, bo tego tak nie zostawię. No poszedł zostawię. Pan, czy nie? Proszę? Poszedł pan? Oczywiście. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania z powodu braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, mówiąc krótko, z powodu braku dowodów. I jest to dość częsta sytuacja, kiedy sygnalista nie dysponuje praktycznie żadnymi dowodami potwierdzającymi to, co sam obserwował. Często relacjonuje przed organami ścigania pewne nieprawidłowości, których był świadkiem, natomiast nie ma nic poza własną relacją, na przykład nie ma filmu nagranego komórką potwierdzającego to, co widział. Problemem jest również to, że świadkowie, którzy pierwotnie
zobowiązują się, że potwierdzą słowa sygnalisty, wycofują się w momencie, kiedy już dochodzi do postępowania czy to przygotowawczego, czy to już sądowego. Jeszcze co niektórzy powiedzieli mi tam koleżanki czy koledzy, że mam uważać, że mogę chałupie stracić całe imienie, bo wiadomo, że to różnie bywa, nie po prostu mogą, o, jak przegram sprawy, mogą powiedzmy odszkodowanie, bo wiadomo taki zakład, że no, może chałupie stracę i wszystko. No, w pewnym sensie to brałem pod uwagę i bałem się, muszę się przyznać, ale później postawiłem wszystko na jedną kartę, najwyżej mówię. Pan Długosz odwołał się do sądu od postanowienia prokuratury, jednak okazało się, że nie jest stroną, która byłaby w ogóle uprawniona do złożenia takiego zażalenia, a to z tego powodu, że rzekome przestępstwo nie naruszało jego dóbr prawnych, mówiąc krótko, on na tym nie tracił. Wkrótce potem pan Długosz został zwolniony. Pracodawca zarzucił mu, że oczerniał swoich współpracowników i swoich przełożonych, działając tym samym na szkodę spółki i łamiąc zasadę lojalności wobec pracodawcy i wobec swoich współpracowników. Pan Długosz uważał, że to wypowiedzenie jest niesprawiedliwe i odwołał się od niego do sądu pracy. No, w uzasadnieniu wyroku sąd powiedział następujące słowa, że zaangażowana postawa powoda, jak również zwracanie uwagi na niewłaściwe zachowanie pracowników w kontekście potwierdzonych wypadków świadczenia pracy pod wpływem alkoholu oraz sygnalizowanie podejrzenia niewłaściwego rozliczenia paliwa nie powinno doprowadzić do postawienia pracownikowi zarzutu działania na niekorzyść spółki. Myślę, że dzieci pod tym względem się nie mają czego wstydzić, powinni mieć to na uwadze całe życie, żeby to po prostu ojciec odważył się na taki krok. Powiedzmy, że nie tylko iść z prądem, ale i pod prąd. Przeciętny człowiek nie wyskakuje z niczym całe życie i tak dalej, pilnuje słowa swojego. A tu naraz powiedzmy, no można tak dzisiaj z perspektywy czasu patrzeć na to, że nie wiem co mu kierowało, ale wewnętrzne takie poczucie, nie wiem czy honoru, może za duże słowo, ale sprawiedliwości. Że warto, chociażby się wszyscy śmiali z tego, ale ja no mówię tak, jeżeli bym jeszcze raz miał przechodzić przez to samo, na pewno bym zdania nie zmienił.